Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty. Tym razem zajmiemy się projektem Ruse. Projekt Ruse jest to kolejny projekt low cap z branży DeFi, który działa w oparciu o podobne schematy jak projekt, który narobił ostatnio dużo zamieszania, czyli AmpleFold. Także serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Ruse, strona główna i tak jak wcześniej wspomniałem, projekt celuje w teraz bardzo wyhypowany trend, czyli trend DeFi. Słowo klucz dla tego projektu to oczywiście rebase, czyli okresowe nagradzanie bądź też w zależności od sytuacji odbieranie tokenów tego projektu. W zależności od tego, ile się ich tak naprawdę posiada. Tutaj w tego typu projektach zorientowanych i właśnie sfokusowanych właśnie na rebase ważne jest to, aby dokładnie zrozumieć, jak one działają, żeby nie pojawiały się w sieci różne nieścisłości, tak jak to było w przypadku projektu AmpleFold. AmpleFold, tak do, jeśli dobrze pamiętamy, rebase następował co 24 godziny. Naszego polskiego czasu było to około godziny 4 nad ranem. Natomiast projekt Ruse ma się wyróżnić tym, że ten rebase będzie następował co godzinę i tak naprawdę tutaj ciężko określić, jaka jest wartość dodana tego projektu, co on tak naprawdę robi, poza tym, że generuje dodatkowe tokeny. Jednak tutaj nie będę się filozoficznie rozwodził nad zastosowaniem tego. Prawdą jest również to, że wiele osób już na tym projekcie Ruse zarobiło, ponieważ był on już ogłaszany od jakiegoś czasu. Dlatego dopiero teraz postanowiłem mu się tak naprawdę przyjrzeć, kiedy już część osób może zrealizować spokojnie kilkukrotne zyski. Natomiast sam rebase ma startować w przeciągu paru dni, czyli tak na moment tworzenia tego materiału około 15 sierpnia, mniej więcej w połowie sierpnia. Także przyjrzyjmy się tak naprawdę, co tutaj można wyczytać. I jeśli chodzi o sam smart contract widoczny teraz na Etherscanie, to tutaj jeśli chodzi o kod źródłowy tego smart kontraktu, parę kwestii, które należałoby tutaj tak naprawdę wyjaśnić. Oczywiście ten smart contract jest zweryfikowany, a oznacza to tak naprawdę tyle, że kod źródłowy, który został umieszczony na blockchainie, odpowiada temu kodowi źródłowemu, który jest widoczny tutaj na Etherscanie w tym poniższym okienku. Jak to należy rozumieć? To już parę razy podkreślałem w swoich filmach, natomiast to jeszcze raz to wyjaśnię. Nikt nie ma obowiązku udostępniania kodu źródłowego poprzez Etherscan, także to jest dobrowolna decyzja autorów danego projektu. Pamiętajmy również, że kod źródłowy smart kontraktu na blockchainie Ethereum jest trzymany w formie bytecodu po to, aby po prostu optymalnie działał, żeby szybko w miarę oczywiście możliwości całej platformy funkcjonował. Dlatego pomimo tego, że tutaj wszystko jest otwarte źródłowe, zdecentralizowane i tak dalej, dopóki ktoś nie wrzuci kodu źródłowego w postaci jawnej na Etherscan, tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje. I tutaj mamy informację, że ten kod źródłowy umieszczony na Etherscanie odpowiada temu kodowi, który został tutaj umieszczony, który został przez autorów dodany do weryfikacji, natomiast mam tutaj taką adnotację, że ten kod źródłowy odpowiada również bytecodowi innego smart kontraktu. Oznacza to tyle, że kiedyś wcześniej pewien smart kontrakt o takim bytecodzie został już umieszczony na blockchainie Ethereum. I tutaj możemy sobie kliknąć tak naprawdę na ten smart kontrakt i widzimy, że był to smart kontrakt tokenu Receiving Payment. Skrót FUUU.
I ten smart kontrakt był jakby pierwowzorem dla projektu właśnie RUZE. Zobaczmy, kiedy on mniej więcej został dodany. Został dodany, wrzucony na blockchain Ethereum prawie 650 dni temu. Także kod źródłowy projektu RUZE w żaden sposób nie jest nowy i na pewno nie ma w nim nic, że tak powiem, innowacyjnego. Dlatego to jest również taki ciekawy feature całego Etherscana, który myślę warto znać i stosować podczas własnej analizy, rozumieć, czym jest zweryfikowany smart contract, czym jest bytecode i jak to tak naprawdę czytać. Oczywiście w razie pytań proszę tutaj o komentarz. Mam nadzieję, że to dosyć jasno wyjaśniłem. Kolejna sprawa, to może przejdźmy do GitHuba, bo tutaj też parę ciekawych rzeczy jestem w stanie Wam pokazać. GitHub rzuca się w oczy tym, że jest to strona użytkownika, to nie jest strona organizacji. Myślę, że profesjonalnie byłoby, jeśli osoby odpowiedzialne za projekt RUZE założyli konto organizacji, a nie założyli konto użytkownika i nazwali po prostu RUZE Finance. Natomiast to jest szczegół, to tak naprawdę nie wnosi za dużo do samej funkcjonalności czy do samych prac prowadzonych nad projektem. Mamy tutaj cztery repozytoria. Wszystkie repozytoria są sforkowane z innych repozytoriów. Trzy z nich są sforkowane z repozytoriów AmpleFort. Jedno jest z Trust Wallet, to są asety, także to jest tak najbardziej, najmniej, że tak powiem, znaczące. Dlatego przyjrzyjmy się tak naprawdę, co po tym forku się działo. Tutaj może jeszcze wyjaśnię, że fork jest to po prostu kopia projektu, która została przeniesiona na konto użytkownika GitHuba, na konto innego użytkownika GitHuba, po to, aby on mógł bazować na tym kodzie źródłowym i dodawać swoje tam funkcjonalności, żeby po prostu prowadzić go w trochę inną stronę niż pierwowzór. I tutaj dzięki GitHubowi mamy taką przydatną funkcję, że możemy porównać tak naprawdę zmiany, które zostały wprowadzone do tego sforkowanego repozytorium w porównaniu do zmian do repozytorium źródłowego i służy do tego taka funkcja compare widoczna na GitHubie. Widzieliśmy sobie teraz pierwsze repozytorium Market Oracle. I tutaj widzimy, jakie zmiany zaszły. Tak naprawdę widzimy, że jedyne, co tutaj zostało zmienione, to dodany nagłówek rules rework do właśnie pliku tekstowego. Tutaj już od razu widzimy informację able to merge, oznaczało na tyle, że zmiany wprowadzone do tego repozytorium w porównaniu do repozytorium źródłowego są na tyle nieistotne, że można je bez problemu zmerdżować, czyli złączyć i tak naprawdę funkcjonalność źródłowego projektu nie ulegnie zmianie, co oczywiście potwierdzają zmiany wprowadzone w tym sforkowanym repozytorium, ponieważ widzimy, że zostały tylko dodane tylko dwie linijki. Kolejne repozytorium assets, no tak naprawdę to najmniej istotne, jednak dla poprawności całej analizy i metod tutaj stosowanych również widzimy, że te zmiany są gotowe do dodania i tak naprawdę ich funkcjonalność nie wpłynie w żaden sposób na pierwotne repozytorium. Widzimy tutaj, że zostało tylko dodane parę linijek właśnie opisujących projekt i podających jego adres do Etherscana. Kolejne repozytorium, czyli UFragments, tutaj również sforkowane z AmpleForta. I tutaj widzimy, że tak naprawdę nic się nie zmieniło w tym projekcie od momentu, kiedy został on sforkowany. Oznacza to tyle, że osoby, które go sforkowały do repozytorium Rules Finance, nic w tym repozytorium nie zrobiły i bazuje ono na tym pierwowzorze, czyli na AmpleFort UFragments. I ostatnie otwarte źródłowe repozytorium dla projektu Rules Finance, czyli ETH Contract Metadata. I tutaj również zastosujemy sobie funkcję compare. Wynik jest podobny jak poprzednio, który sygnalizuje nam, że żadnych zmian w tym repozytorium nie wprowadzono od momentu sforkowania tego projektu. Jak należy to interpretować i rozumieć? Mamy cztery repozytoria w projekcie Rules Finance. Żadne z nich praktycznie nie różni się niczym od repozytoriów źródłowych, czyli tutaj w tym przypadku od repozytoriów AmpleForta. Żadna logika, żadne zmiany nie zostały do żadnego z tych repozytoriów wprowadzone. Oczywiście możliwa jest sytuacja, że tutaj
Osoby odpowiedzialne za Rust Finance pracują na zamkniętym repozytorium, czyli na repozytorium, które nie ma otwartego kodu źródłowego i te jakieś tam funkcje specyficzne dla tego projektu są właśnie w tych zamkniętych repozytoriach prowadzone. Natomiast tutaj to, co widzimy, to w żaden sposób nie pokazuje, aby cokolwiek w związku z tym projektem miało się dziać, czy jakiekolwiek plany miały być realizowane. Tutaj jeszcze możemy sobie sprawdzić na Unicrypcie blokadę płynności. Mamy informację, że ponad 50% tej płynności zostało zablokowane narzędziem Unicrypt na Uniswapie. Oznacza to tyle, że do 31 stycznia 2022 roku autorzy, którzy umieścili kod źródłowy smart kontraktu na Ethereum i którzy dodali płynność do Uniswapa, nie będą mogli tej płynności wycofać, czyli nie będą mogli pozostawić osób, które kupiły te tokeny tak naprawdę z pustymi tokenami, bez możliwości ich wymiany na Ether. Co nam to mówi, jak to należy interpretować? No, sprawa jest prosta. Przez 2 lata nie mogą nic z tym zrobić, natomiast powiedzmy przez 1,5 roku nic z tym nie mogą zrobić, natomiast za 1,5 roku jak najbardziej mogą całą płynność zlikwidować, a jesteśmy tutaj, bo myślimy, że kryptowaluty cały czas będą wzrastały na wartości, także cały ten Ether, który jest w puli płynności, może być spokojnie spieniężony dopiero kiedy ta blokada zostanie uwolniona. I tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o projekt Ruse z mojej strony. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Pokazałem Wam tutaj kilka ciekawych rzeczy, jak można podejść do analizy tego typu projektów. Mam nadzieję, że będziecie w stanie je stosować we własnych analizach. To jest tylko tutaj moje zdanie. Także serdecznie zapraszam do komentowania tego filmu. Dziękuję, cześć.